Emocje po Kosycach już opadły? Tak, już opadły, już jesteśmy tak naprawdę w trakcie przygotowań do rajdu polskiego. Za chwilę po werwie jedziemy testować na Mazury. O, stoisz na tle DS-a. Co możesz powiedzieć o tym samochodzie? To twój nowy nabytek, nowy samochód do rajdów? Nie, ten samochód wynajęliśmy specjalnie na tą imprezę, żeby pojeździć, pokazać go ludziom. Ciągle myślimy o tym samochodzie. Tak naprawdę w zeszłym roku już planowaliśmy, że wsiądziemy na ten sezon, ale podjęliśmy decyzję, że jeszcze w C2 mamy dużo do nauki i dużo do wykorzystania z jej możliwości. I decyzja zapadła, że jedziemy C2, tak jak wiecie. Rozważamy ten samochód na przyszły sezon, ponieważ już w przyszłym roku na pewno, mam nadzieję, nie będziemy jeździć C2. Jak duże są szanse, żebyśmy w tym DS-ie Cię zobaczyli? Trudno powiedzieć, trudno obiecywać coś, pracujemy na tym. No na pewno nie będzie to już C2, czy któryś z kolei rok w C2 to by było za długo. Myślę, że w tym roku udało nam się w miarę przyzwoite tempo osiągnąć w C2, dalej już myślę, że pora na inny samochód. W planach dużo testów przed rajdem Polski? Na pewno te jutrzejsze, czyli niedzielne. Chcielibyśmy też chwilkę pojeździć tuż przed rajdem, dzień, dwa. No bo żeby się przestawić z asfaltowego stylu jazdy na szutrowy. Tak naprawdę ja szutry pokochałem w zeszłym roku przed rajdem Polski, bo zrozumiałem, o co chodzi, co pokazały też wyniki. No, zobaczymy, no, chciałbym znaleźć ten sam feeling, który miałem w zeszłym roku.